Ostatnie lata dla McLarena to czas niespełnionych obietnic, to okres niekończącego się opowiadania o najszybszym nadwoziu w stawce i wreszcie to niekończąca się odmiana imienia Fernando przez wszystkie możliwe przypadki. McLaren zaczyna nowy rozdział w swojej historii i od tego nowego samochodu, tej nowej konstrukcji zależy bardzo wiele. Jeżeli on się urodzi bardzo dobrze, jeżeli on da po tych chudych latach pierwsze dobre efekty, to ta operacja wyścigowa może nabrać rozpędu. A jaki jest ten nowy samochód? O tym już za chwilę. Jest czwartek, 14 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Witam Was w tym wyjątkowym dniu. Po pierwsze dlatego wyjątkowym, że skończyła się ta szalona środa. Po drugie dlatego, że mamy dzisiaj walentynki, więc pamiętajcie o swoich drugich połówkach. Właśnie na ten wyjątkowy dzień McLaren zapowiedział prezentację swojego samochodu. I powiem Wam, że była to całkiem udana prezentacja. Zaczynam od tego zdjęcia. To jest oryginalne zdjęcie, w żaden sposób niezmienione, niekadrowane, udostępnione przez zespół McLarena. I patrząc na nie, czy pierwszy raz, kiedy na nie popatrzyłem, miałem wrażenie, że patrzę na myśliwiec, na samolot, a nie na samochód. Świetnie wkomponowany kask kierowcy, bodajże jest to kask Carlosa Sainza, kask Lando Norrisa, będzie bardziej żółty, limonkowy. To wygląda naprawdę dobrze. Nie tak dawno McLaren pokazał koncept samochodu, koncept w ogóle całego ścigania na rok 2050. Jak to zdaniem McLarena może wyglądać? Cały ten koncept przy tym jednym zdjęciu może się schować. Takie zdjęcie pewnie nie jeden chłopiec będzie miał nad łóżkiem. Tak to powinno właśnie wyglądać. Formuła 1 powinna inspirować, powinna pobudzać wyobraźnię. Na pewno to zdjęcie pobudza wyobraźnię, ale to jest jeden wybrany kadr. A teraz pora przyjrzeć się temu, co McLaren przygotował, jeżeli chodzi o całość samochodu. Jeżeli chodzi o samochód McLarena, to przed prezentacją pojawiły się takie informacje, które sugerowały, że McLaren znalazł nieco inną filozofię, jeżeli chodzi o projektowanie tego samochodu. McLaren dobrze przepracował ten cały ostatni rok, bo wiemy, że bardzo szybko została zarzucona koncepcja zeszłoroczna. Tamten samochód w zasadzie po zimowych testach w Barcelonie nie dawał nadziei na to, że uda się go poprawić, czy uda się go naprawić. Jeszcze niedawno mówiłem Wam, że nie wiemy, jakie są przyczyny tej słabej formy McLarena, gdzie inżynierowie, projektanci popełnili błąd. Dzisiaj mówi się o tym, że ten samochód był za krótki. Odległość od przedniego zawieszenia do tych pierwszych struktur aerodynamicznych, do bocznych lotów była zbyt mała. Tam działy się jakieś złe rzeczy, tamtej strugi czy tego przepływu nie udało się naprawić. McLaren w zasadzie, żeby to naprawić, musiałby wyprodukować samochód specyfikacji B. To w trakcie sezonu w zasadzie jest niemożliwe. No, to wymagałoby dużego nakładu środków i to pewnie też wpłynęłoby na przygotowania do tego sezonu. Odkładamy poprzedni sezon. Zobaczmy, co McLaren przygotował i zaczynamy jak zwykle tradycyjnie od przedniego skrzydła i nosa samochodu. Może zacznę od nosa, bo to jest taka konstrukcja nieco mieszana. Takie rozwiązanie widzieliśmy już w przypadku niektórych zespołów i mamy tutaj dwie kieszenie plus jeszcze otwarty nos. Zwracam uwagę na jedną rzecz, jak grube są te krawędzie tych wlotów powietrza. Jeżeli porównamy to z tym, co udało się osiągnąć choćby Red Bullowi, tam te krawędzie są bardzo cienkie. Cały czas podkreślam, chodzi o wytrzymałość tego elementu. Chodzi o to, że nie tylko trzeba go wyprodukować, ale również odpowiednio rozbić, przejść przez te bardzo rygorystyczne testy zderzeniowe. Red Bull zdaje się być w tym mistrzem. Red Bull znalazł sposób na to, żeby to wykonać. Inne zespoły muszą sięgać po nieco grubsze materiały, czy używać nieco grubszej ilości materiału. Tu wchodzi w grę waga. Druga rzecz, no te przekroje, przez które, czy otwory, przekroje otworów, przez które przepływa powietrze, są po prostu nieco mniejsze. McLaren mocno odchudził nos, jeżeli chodzi o jego szerokość. Zeszłoroczny nos był nieco szerszy. Tak wizualnie pokażę, że byłoby to połączenie tych elementów, więc mamy tutaj pewne zwężenie. Trochę to nawiązuje do tego, co zaprezentował, czy prezentował w ostatnich latach Mercedes. Jeżeli chodzi o przednie skrzydło, niezmiennie, 5 elementów. Mamy tutaj te dwie łopatki, które mogą znajdować się pod skrzydłem. Lekka krzywizna plus dość prosty boczny płat przedniego skrzydła. Kolejny raz zwracam uwagę na ten element służący do regulacji położenia tych górnych płatów przedniego skrzydła. On znowu jest wygięty w taki sposób, który sugeruje nam
przepływ powietrza. Znowu z elementu regulacyjnego zrobiono łopatkę. To jest właśnie ten obszar, gdzie te szare strefy miały być i rzeczywiście wygląda na to, że są. Na tym zdjęciu świetnie też widać dość duże boczne, znaczy dość duże wloty powietrza chłodzące hamulce. Zaraz Wam pokażę otwartą oś w samochodzie McLarena, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo w tym roku ta oś powinna być zamknięta, przynajmniej nie powinno być przedmuchu powietrza z tych wlotów przez oś. Tam był efekt aerodynamiczny, tego FIA zakazała w nowym regulaminie technicznym. Jeżeli chodzi o mocowania kamer, punkt mocowania kamer, to tutaj McLaren sięgnął po to rozwiązanie, na które zwracałem uwagę w przypadku samochodu Mercedesa. Mamy taką jakby dodatkową łopatkę, dodatkowy element. Znowu próbujemy bawić się aerodynamiką. I może przejdę dalej. Zdjęcie, które pokazuje nam ten element z boku. Widzimy tutaj bardzo, bardzo małe łączenie, jeżeli chodzi o ten płat przedniego skrzydła, główny płat przedniego skrzydła z nosem bolidu, ale mamy bardzo długi element za tym nosem, więc mamy taką kieszeń, którą to powietrze zebrane pod nosem będzie przekazywane dalej. I tu pojawia się element również zapożyczony, czy pewne podobieństwa do Mercedesa możemy zauważyć, czyli te boczne tacki. McLaren zdaje się być, czy ten nowy samochód McLaren zdaje być się wykorzystaniem wszystkich dobrych pomysłów, które inżynierowie czy projektanci McLarena podejrzeli u innych zespołów, natomiast są tutaj też pewne elementy, które sugerują, że popracowano nad własnymi rozwiązaniami. Kolejny raz pokazuję to skrzydło, które zostało wykorzystane do zamocowania kamery. Zwracam uwagę właśnie na ten otwarty, na tą otwartą oś. Dodatkowo mamy tutaj dość ciekawie wykonane sfelgi z dodatkową obręczą. Pojawiają się tu też otwory. Coś tu się może dziać, natomiast samego przedmuchiwania powietrza, tak jak już mówiłem, być tam nie powinno. No, ten nos wygląda bardzo elegancko, bardzo, powiedziałbym, zgrabnie, jest on bardzo smukły. No i samo wykończenie tego, jeżeli chodzi o malowanie, tutaj też no, widać, że była dbałość o szczegół, widać, że starano się, żeby to wszystko dobrze wyglądało. A tu mamy już zdjęcie z samej prezentacji. Na tej prezentacji było wielu dziennikarzy i McLaren pozwolił w zasadzie każdemu, kto był tam, podejść bardzo blisko samochodu, zrobić zdjęcie każdego elementu. To jest rzecz, która rzadko się, z którą rzadko mamy do czynienia. Zwykle zespoły starają się zakryć pewne rzeczy. Nawet dzień, dwa później chcą pokazać to wszystko, żeby konkurencja miała nieco trudniej. Widzimy, że oprócz tego prostego elementu, który pojawiał się na grafice, mamy również te dodatkowe elementy łączące poszczególne płaty skrzydła. No i tutaj zwracam uwagę na miejsce mocowania tego czujnika monitorującego pracę opon. W przypadku innych konstrukcji był on od wewnętrznej strony tego bocznego płata przedniego skrzydła. McLaren zdecydował się umieścić go na tym najwyższym płacie przedniego skrzydła. No jest to jakieś inne rozwiązanie w stosunku do tego, co pokazała konkurencja. Widać tu też pewną krzywiznę, jeżeli chodzi o ten boczny płat przedniego skrzydła. I idziemy nieco dalej. Tutaj też kolejne zdjęcie, które prezentuje nam prawdziwe przednie skrzydło, a nie grafikę komputerową. No i zwracam uwagę właśnie na te bardzo równolegle poprowadzone do siebie elementy łączące płaty przedniego skrzydła. Zwracam uwagę również na ten wlot chłodzący hamulce. Pojawiają się tu takie dodatkowe elementy, które mają go chronić przed tym, żeby jakiś element, fragment opony nie wpadł do środka i nie zablokował tego całego systemu, bo to skończyłoby się ugotowaniem, tak na dobrą sprawę, układu hamowania z tej jednej strony. Teraz pora przyjrzeć się zawieszeniu. Jeżeli chodzi o zawieszenie, no McLaren też sięgnął po to rozwiązanie znane nam już z Mercedesa, czy z samochodu, zeszłorocznego samochodu Toro Rosso. Toro Rosso wycofało się z tego rozwiązania. Mamy w zasadzie równolegle poprowadzone górne ramię zawieszenia. Mamy tutaj bardzo ładne płaszczyzny. No i ten element dystansujący, który komponuje się z tym wlotem chłodzącym hamulce. A to wszystko pozostaje w tej samej płaszczyźnie do tego wysoko zadartego bocznego wlotu powietrza. Tutaj mamy w zasadzie to górne ramię zawieszenia w linii z tą boczną strukturą zderzeniową, której przedłużeniem jest element, który już tworzy nam te boczne struktury aerodynamiczne. Widać tutaj też świetnie sposób rozwiązania mocowania lusterka.
prosty element i dodatkowy element, który łączy go z tym skrzydłem znajdującym się nad bocznym wlotem powietrza. To skrzydełko, ten element znany nam jest już z samochodów czy z rozwiązań, które zaprezentowało Renault, które zaprezentował Red Bull. Przejdźmy dalej. No tutaj widzimy to z nieco innego kąta. No widać to ten element łączący. To zdjęcie wybrałem również, żeby pokazać Wam, że McLaren mocno eksperymentował i eksperymentuje nadal z kształtem ramion zawieszenia. Te ramiona zawieszenia mogły być proste, natomiast one mają na sobie pewne krzywizny. To wszystko ma wpływać na sposób przepływu powietrza właśnie pomiędzy tymi ramionami zawieszenia. Nie mówiłem o tym wcześniej. McLaren jest jedynym samochodem, który do tej pory widzieliśmy, w którym nie ma systemu SDAC. To też nam mówi o tym, że McLaren ma jakąś swoją własną filozofię, jeżeli chodzi o zarządzanie przepływem powietrza pod nosem samochodu. No i teraz widzimy te boczne struktury aerodynamiczne, bargeboards, bardzo mocno wysunięte do przodu. Na to pozwalają zapisy tegorocznego regulaminu technicznego, ścięte bardzo równo, w zasadzie w punkcie maksymalnej wysokości, jaki ten element może mieć. No McLaren tutaj moim zdaniem nie pokazał wszystkiego. Wydaje mi się, że czegoś tutaj jeszcze w tym obszarze brakuje. Jest on zbyt mocno otwarty, żeby mówić o kontrolowaniu, zabezpieczeniu tej dobrej strugi powietrza, tego przepływu powietrza przed tymi negatywnymi skutkami, chociażby tym zaburzonym powietrzem, który powstaje nam za przednią oponą. Też fajny detal, jeżeli chodzi o mocowanie lusterka. Tutaj McLaren wykorzystał taki szerszy element, na którym umieścił inicjały i numer kierowcy. Mamy tutaj również ciekawe, bardzo ciekawe elementy wykorzystywane do chłodzenia. Mamy tutaj też wykorzystanie tego mocowania, punktu mocowania systemu halo. Tutaj też mamy pewne wcięcia, więc możemy się domyślać, że ta część może być wykorzystywana w trakcie wyścigów, może być zaklejona i podobnie jak w przypadku samochodu Mercedesa, w trakcie zmiany opon inżynier może zerwać taśmę, otworzyć dodatkowo chłodzenie, jeżeli warunki w trakcie rywalizacji uległyby zmianie. I tutaj mamy zdjęcie, grafikę z nieco innego kąta. Widzimy tutaj taki element, który przypomina nam trochę ten banan, ten bumerang, który pojawiał się już w innych rozwiązaniach. Natomiast no jest tu taka kieszeń, tylko że ta kieszeń jest otwarta, to wszystko, a tu mamy przednią oponę. To zaburzone powietrze będzie wpadać w tę kieszeń. To mi się nie podoba, to sugeruje mi, że tu McLaren może jeszcze dołożyć dodatkowe elementy separujące te różne strumienie od siebie. No i tutaj mamy już zdjęcie pokazujące prawdziwy samochód, prawdziwe rozwiązanie. Tutaj też mamy pusto. Jeżeli miałoby tak zostać, to McLaren musiał znaleźć jakiś swój własny sposób na zarządzanie przepływem powietrza. Musiał znaleźć jakieś genialne rozwiązanie, żeby to wszystko działało. Zobaczymy. Na razie nic więcej na ten temat nie mówię. Bardzo wysoko zadarte i bardzo wąskie boczne wloty powietrza. No mamy tutaj również zbliżenie na ten sposób mocowania lusterka. Górny wlot powietrza dość duży. Mamy go podzielonego na trzy sekcje. To w zasadzie nieco rekompensuje te nieco mniejsze boczne wloty powietrza. Co jeszcze chciałem pokazać? Te wloty są dość wąskie, natomiast tutaj ta sekcja jest dość szeroka. Widać, że McLarenowi nie udało się znaleźć takiego ciasnego opakowania. Gdyby udało się te chłodnice ułożyć nieco inaczej, gdyby udało się przygotować taką konstrukcję chłodnic, żeby one były jeszcze ciaśniejsze, można byłoby to wszystko podciąć. Tutaj jest nieco szerzej. Tutaj no, powiedziałbym, że McLaren nie znalazł chyba optymalnego rozwiązania. Jeszcze jedno zdjęcie, które pokazuje nam przede wszystkim sposób zorganizowania tej bocznej struktury aerodynamicznej. Mamy tutaj bardzo szerokie skrzydło, które wychodzi nam nad tym bocznym wlotem powietrza. No i pierwsze wcięcia w podłodze, które nam się tutaj pojawiają, te wcięcia będą kontynuowane w zasadzie przez całą długość podłogi. No i zwracam uwagę również na kształt ramion zawieszenia. To ramię jest w zasadzie płaskie, to jest bardzo mocno zagięte. Tutaj też dużo pracy, dużo obliczeń musiało zostać włożonych w to, żeby wyprodukować taki element, no i żeby on zachował odpowiednią trwałość. Mówiłem o tych wcięciach podłodze, które rozciągają się w zasadzie na całą długość i po tych pierwszych wcięciach mamy serię kolejnych, one są oddzielone od siebie i w końcu dość duże wcięcie przed tylną oponą.
Cały czas mówimy o tym, żeby uszczelnić tą przestrzeń pomiędzy tylną oponą a dyfuzorem, żeby tu nie dochodziło do rozszczelniania, żeby tu jakieś niekontrolowane przepływy nie zaburzały nam tej całej pracy układu. McLaren nie wykorzystał tej pełnej płetwy, jeżeli czy tego pełnego elementu, który widzieliśmy w innych konstrukcjach, czy to jest taki zabieg, którego celem jest tylko umieszczenie numeru kierowcy, czy McLaren ma jakiś zysk, czy ma jakieś korzyści ze stosowania takiego małego elementu? No raczej trudno powiedzieć, żeby taki element separował nam wpływ przepływu powietrza z jednej strony samochodu na drugi. No ta wysoka płetwa miała na celu właśnie w zakrętach separowanie jednej strony samochodu od drugiej, żeby to powietrze z jednej strony samochodu, te przepływy gdzieś się nie mieszały ze sobą. Natomiast taki mały element chyba nie ma dużego wpływu na wydajność samochodu. No tutaj mamy fajne zdjęcie pokazujące nam całą tylną sekcję samochodu. Podwójny element wspierający tylne skrzydło, tylna struktura zderzeniowa, nie ma tu żadnych dodatkowych łopatek, dodatkowych elementów. Widzimy również rurę wydechową plus obok niej, nieco poniżej, elementy nazywane wastegate pipes. No i widzimy ten styl tych dodatkowych elementów zwisających w zasadzie z tego bocznego opłata tylnego skrzydła, te łopatki. To jest tak naprawdę wynalazek McLarena sprzed roku bądź dwóch. McLaren jako pierwszy zaczął stosować tego typu rozwiązania. Zwracam uwagę również na felgi. McLaren zdaje się mieć podobne felgi do tego, co zaprezentował w zeszłym sezonie, pod koniec zeszłego sezonu Mercedes. To są właśnie te sprytne felgi, te felgi, które pozwalają dzięki przepływowi powietrza lepiej zarządzać temperaturą opony. Czy McLaren ma swojego dostawcę, który coś takiego stworzył, czy McLaren korzysta z tego samego dostawcy? O tym pewnie dowiemy się wkrótce. Tutaj mamy sposób rozwiązania tego mechanizmu otwierającego tylne skrzydło, system DRS, więc widzimy, że dość nieduży element znajduje się tutaj i on jest właśnie odpowiedzialny. Tutaj mamy element hydrauliczny, który odciąga go do siebie, podnosi do góry i zamyka. Jeżeli chodzi o system DRS, to w przypadku awarii systemu DRS domyślną pozycją jest pozycja zamknięta. To, co działo się w poprzednim sezonie z otwartym systemem DRS, czy z awarią systemu DRS, kiedy on zostawał otwarty, to był błąd projektowy polegający na złym zaprojektowaniu tych elementów ograniczających skrzydło. Ten górny płat tylnego skrzydła, otwierający się płat, wychodził poza skrajną pozycję w pewnych sytuacjach i on się tam zatrzymywał, nie potrafił wrócić. Naturalnie w przypadku awarii system DRS powinien się zamknąć. Kolejne zdjęcie prezentujące nam ten sam obszar samochodu. No tutaj wybrałem to właśnie ze względu na felgę, plus dodatkowo widzimy te wszystkie wcięcia na bocznych płatach tylnego skrzydła. Jeżeli chodzi o zadarty tył w przypadku samochodu McLarena, to w zasadzie nie można mówić o zadartym tyle. Ta koncepcja samochodu McLarena zdaje się być podobna do tego, co robił Mercedes w poprzednim sezonie. Mówiłem, że w tym sezonie ten tył Mercedesa zdaje się być bardziej zadarty ku górze. To zdjęcie już z samej prezentacji. No i tutaj ciekawy element. Tu mamy taki dodatkowy wylot służący chłodzeniu. Tego nie było na grafikach, dlatego ktoś zapytał w komentarzu pod poprzednim filmem, co to jest. To jest właśnie taki dodatkowy element chłodzący. Tych elementów może pojawiać się więcej, no ale unikamy dodatkowych otwarć, jeżeli chodzi o poszczycie samochodu. Każde takie otwarcie oznacza pewną stratę, jeżeli chodzi o wydajność aerodynamiczną. No i tutaj mamy grafikę prezentującą samochód z tyłu. Z tej grafiki niewiele widać. W zasadzie cała część związana z dyfuzorem została zamalowana na czarno. Z tego zdjęcia niewiele widać, oprócz chyba ułożenia rury wydechowej i tych dodatkowych rurek, ale na szczęście na prezentacji McLaren nie chował się z tym, co przygotował, więc mamy tutaj świetne zdjęcie. Adam Cooper udostępnił takie zdjęcie. I jeżeli miałbym podejrzewać, że McLaren znalazł coś nietypowego, jeżeli chodzi o rozwiązania aerodynamiczne w tylnej sekcji samochodu, bo o tym się mówiło, taka ciekawostka, jeden z aerodynamików McLarena napisał na Twitterze, że jeżeli widzieliśmy już dużo, jeżeli chodzi o tegoroczne konstrukcje, to ja powiem tak dość dosadnie, potrzymaj mi piwo. Chodziło o to, że McLaren przygotował coś nietypowego, coś nowego, coś, czego nie widzieliśmy. Mamy tutaj zakryte pewne części dyfuzora, tutaj pojawiają się elementy maskujące, zakrywające nam to, co dzieje się nieco głębiej. Ale ja bym zwrócił, jeżeli miałbym na coś zwrócić uwagę, to zwróciłbym uwagę na sposób, w jaki zostały zorganizowane dwa elementy, ramię zawieszenia i ten element, który stanowi pewną osłonę tylnej osi, takie
taki element maskujący to wszystko. Te dwa elementy tworzą ze sobą taką powierzchnię, której zadaniem, której celem jest skierowanie tego przepływu powietrza bezpośrednio nad dyfuzor. Mamy tu taką dodatkową kieszeń. Oczywiście ona nie jest ciągła, ona składa się z dwóch elementów, która powoduje, że maksymalnie jak najwięcej powietrza, również z otwarcia tej tylnej pokrywy, będzie spychane właśnie w kierunku dyfuzora. To może dać dodatkową korzyść, to może przełożyć się na dodatkową wydajność samego dyfuzora. A czy McLaren nie wymyślił czegoś jeszcze? O tym przekonamy się pewnie niedługo, kiedy ten samochód po raz pierwszy wjedzie na tor. No, zwracam uwagę na te dodatkowe elementy znajdujące się na zawieszeniu, na ramieniu zawieszenia. McLaren eksperymentował z tymi elementami w zeszłym sezonie, eksperymentował z nimi Sauber. Zaubera ona zniknęły, w McLarenie pozostały i tutaj właśnie kolejne zdjęcie, na którym widzimy te dodatkowe, no, łopatki w zasadzie, które są umieszczone, zintegrowane z ramieniem zawieszenia. Widzimy również te dwie płaszczyzny. No i zwracam uwagę na bardzo wyszukany kształt tego górnego ramienia tylnego zawieszenia w samochodzie McLarena. No, wypracowanie takiego kształtu, zintegrowanie tego wszystkiego z tymi bocznymi wlotami, z tymi wlotami powietrza chłodzącymi hamulce, to jest naprawdę kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o McLarena, ale McLaren z tego typu rozwiązań już korzystał w poprzednich latach. McLaren ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. I tu mamy zdjęcie prezentujące tą całą tylną sekcję. No, wygląda ona naprawdę imponująco. Jeżeli rzeczywiście jest tam dodatkowa wydajność, to czapka z głowy przed ludźmi z McLarena, ale o tym przekonamy się dopiero, kiedy zaczną się te zimowe testy, a może dopiero w Australii. Tyle na temat McLarena. Ten samochód wygląda naprawdę interesująco. To był tylko taki pierwszy rzut oka na to, co się tam dzieje. Cały czas będziemy się przyglądać w zasadzie wszystkim samochodom w trakcie tych pierwszych zimowych testów. Tam na pewno pojawią się nowe elementy. Tam te, których brakowało, te, które zostały celowo zmaskowane, już w końcu zostaną przywiezione na tor, zostaną zaprezentowane, zostaną użyte. A w Australii pewnie jeszcze pojawią się inne elementy, czy pewne pierwsze modyfikacje związane z tymi nowymi konstrukcjami. Dzisiaj, oprócz tego, że McLaren pokazał swoją nową konstrukcję, nowy samochód pokazał, czy sprawdził zespół Zaubera. Bardzo, w zasadzie dawno temu, kilka tygodni temu, mówiłem Wam już o tym, że prawdopodobnie 14 na torze Fiorano pojawi się zespół Zaubera, żeby po raz pierwszy sprawdzić tą swoją nową konstrukcję. I Zauber pokazał coś bardzo nietypowego. Jeżeli chodzi o nos samochodu, tu będzie tylko taki krótki wstęp do kolejnej analizy. To mamy tutaj takie rozwiązanie, które widzieliśmy choćby właśnie w McLarenie przed momentem, ale wiele osób zwraca uwagę na to przednie skrzydło. Wiele nawet poważnych serwisów twierdzi, że to, co pokazał Zauber, czy to, co udało się fotoreporterem uchwycić na torze Fiorano, to jest jakieś innowacyjne rozwiązanie, którym Zauber chce zastrzelić całą konkurencję, bo widzimy, że mamy część przedniego skrzydła, w zasadzie tutaj mamy boczny element, boczny płat przedniego skrzydła i mamy dużą brakującą część. Właśnie ja poszedłbym bardziej w kierunku tego, nie co Zauber pokazał, ale czego nam nie pokazał. Ten obszar to jest obszar, który jest podejrzewany o to, że ma w sobie jakąś lukę w przepisach, że jest to jakaś szara strefa. Mówiłem o tym wielokrotnie, wiem, powtarzam się. I być może Zauber wymyślił coś ciekawego, czego nie chciał pokazać. Zauber prawdopodobnie wiedział, że na torze będą, czy ukształtowanie toru jest takie, że sprzyja temu, żeby ktoś mógł zrobić zdjęcia. Były zdjęcia, były filmy, więc tutaj nie było zbyt dużej dbałości o to, żeby to wszystko odbywało się w hermetycznych warunkach. A być może, znając Freda Vassera, próbował on trochę wciągnąć konkurencję w jakąś taką dziwną gierkę, dziwną zabawę. Ten samochód ma wiele elementów innowacyjnych, choć te zdjęcia, które do tej pory dotarły, nie są zbyt wyraźne, dlatego na analizę będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać, aż w końcu dostaniemy takie zdjęcia, z których da się wyciągnąć każdy szczegół, bo jak wiecie, ten diabeł tkwi w szczegółach. McLaren wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zauber wygląda również świetnie, jeżeli chodzi o malowanie. Na nasze nieszczęście jest to podobnie jak w przypadku Red Bulla, jednorazowe malowanie. Zauber kolejny raz zaskakuje i myślę, że Zauber, a w zasadzie Alfa Romeo, to jest zespół, który może być takim czarnym koniem tego sezonu, który może pokazać, że nawet mały zespół, mając odpowiedniego szefa, który ma ściganie we krwi, może zrobić coś dużego. Ja za Zaubera ściskam mocno kciuki, czy za Alfa Romeo zawsze będę kibicował takim małym zespołom. Tyle na dzisiaj. Miało być tylko o McLarenie, miało być słowo na temat Zaubera. To jest zapowiedź, w zasadzie zaproszenie na kolejną analizę, która już niedługo przed nami. Jutro
kolejny ważny, wielki dzień, ale o tym wszystkim, co będzie się działo, porozmawiamy sobie w kolejnych wydaniach. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Wam za te wszystkie subskrypcje, za te wszystkie komentarze. Jest ich coraz więcej pytań do mnie. Przepraszam, że nie na wszystkie mogę odpowiedzieć, ale jest to taki trudny czas, jest to taki gorący czas dla mnie, że staram się skupić na tym, co jest dla mnie najważniejsze, na rzetelnej pracy. No, w końcu zaczynam wierzyć w to, że ta rzetelna praca zaczyna się, czy że ta rzetelna praca się opłaca, że to wszystko przełoży się na nie tylko oglądalność, ale również na pewną rozpoznawalność, na to, żebyście Wy, jako, jeżeli są wśród Was nowi kibice, zobaczyli, że Formuła 1 to nie tylko Robert. Robert jest fenomenalną osobą, fenomenalną postacią, ale Formuła 1 to jest zjawisko zdecydowanie szersze. Ja bardzo ubolewam nad tym, że nie tylko w naszej telewizji, również w innych telewizjach, ten element techniczny, jeżeli chodzi o Formułę 1, jest całkowicie pomijany. A przecież on stanowi tak na dobrą sprawę fundament tego wszystkiego. To właśnie od tych wszystkich elementów technicznych zaczyna się cała zabawa. Tam inżynierowie zaczynają tą wielką batalię, której wynik widzimy potem na torze. Rozgadałem się trochę na koniec, wybaczcie mi. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Widzimy się wkrótce.